Witam was, widzowie, bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku na moim kanale. Słuchajcie, kończymy już kosić moją... Znaczy kończymy, no... Kontynuujemy w sumie koszenie mojej nowej łąki, którą dostałam w dzierżawie. W prezencie od Jarusia. Ostatnio Jaruś nagrywał z tego odcinek, także jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to polecam zobaczyć. Choć nie wiem, kiedy Jaruś go tam wstawi, także może... Gdy to widzicie, jeszcze tego nie ma. W każdym razie mam nową łąkę w dzierżawie. Jaruś mi zrobił super prezent, cieszę się bardzo. Naprawdę fajny z niego chłopaczek. No i on tu powinien zaraz gdzieś być. No bo gadał, tak się umawialiśmy, że tu przyjadzie z tym. Weźmie pająka mojego i tu będzie przewracał tą łąkę. No i plan jest taki, że chciałabym dzisiaj jeszcze może zrobić jakieś te testy w końcu. No, 60, no bo Jaruś, kurde, tą 60 mi nareferował i w ogóle przydałoby się jakoś ją w końcu wytestować, bo ona tak stoi smutna. Ja tu ostatnio od Jarka MF-a się wyłudziła, żeby tu podziałać. On mnie pozwolił, co prawda ciężko było go przekonać, ale pozwolił. No i jeszcze, kurde, tutaj na tej łące troszkę spore chwasty są i w ogóle, ale myślę, że... Już jak będziemy robić kolejny pokos, jak kolejny raz się będzie... O, jest Jaruś! Jaruś, jesteś na megafonie? Jestem! Witam, witam! No właśnie, ja tutaj zaczęłam sobie vloga. No i gadamy tu o tych chwastach. Myślę, że na kolejne już sianokosy nie powinno być tych chwastów, bo... A co, nie? No nie, raczej nie. Nie idzie 30? Ja tu muszę biegi w niej dobrze wyczuć, żeby tu dobrze szło. Aha, bo to... no dobra. Ta 30 to... Gadamy o tych chwastach, ja myślę, że na kolejne sianokosy już ja tutaj spryskam jakimś randapem czy coś, więc nie powinno być problemu. No musi pani inna nad tym pomyśleć, tak? No jakimś randapikiem pierniczne sobie tutaj, no. Dobra, cyk, rozkręcam maszynę. Dobra. Jaruś, najwyżej jak skończysz, to mi odstawisz tego, jak to się nazywa, tego pająka, dobra? No tak, pani Nino. I 30 też odstaw i paliwa wlej swojego. Twojego, pani Nino, to do MF-a ma wlać. Mojego paliwa, znaczy swojego paliwa. No dobra, no jutro się umawialiśmy, bo ja będę miała dostawę paliwa. No to ja mam nadzieję, że będzie zalany sprzęt. Ta 30 to powiem tylko tyle, się nadaje, żeby na złomie oddać. Jak coś widzowie, to mam nadzieję, że Jarek mi daruje z tym paliwem, bo bym wolała nie tankować. Może to jakoś, wiecie, przeciągnę. Co gadałeś za 30, Jaruś, bo przerwało? Że ona się nadaje, żeby ją na złom oddać. Nie wymyślaj. Kupiła pani Inę ją za damski, że tak powiem, no, szwanc. I co, słabo działa? A, bo ona idzie tam. A, idźcie z tymi brało, swoimi wymysłami. To mogłeś cipeka brać, a nie 30. Bo ona słabo rwie. Do takiej maszyny potężnej ty 30 wziąłeś. Mówię to wprost. Jaruś, za tą kosiarkę tam później ureguluję, ale to już ja ją wezmę do siebie na podwórze, dobra? Dobra, weźmy, no. To musi być wszystko uregulowane. Ureguluję, Jarek, tam nie fazuj się. Bo ja też muszę mieć pieniądze na nową. A jak byś kupał? Jeszcze nie wiem, jeszcze nie patrzyłem nawet ogłoszeń, bo nie wiedziałem, że to uda mi się ją sprzedać do pani Iny. Myślałem, że będę musiał ogłoszenie na Olixa wstawiać. Sądziłem, że pani Ina będzie chciała. A co ona mnie się nie podnosiła, udra? Podnosi się, już zepsuł. Nie, dobra, już się podniosła. Ona tylko tak letko się podnosi, wiesz? No rozumiem. Dobra, ja jadę na podwozie. Może jeszcze tego metka wymyję trochę, kurde, bo taki... Ukopcony, a z racji, że na mojej łące, no to trzeba wyczyścić go, a nie. No musi pani na go wyczyścić. I oczywiście od razu paliwa zalać, od razu o tym mówię, nie? Nie było później niedomówień. Jarusza, jeszcze chciałem tylko pogadać, a nie jesteś zły za tego pranka, co? Nie! Bo wiesz, że ja tam nic złego nie robiłam. No nie, ja tylko nie wiedziałem, że to prank, trochę się wtedy zdenerwowałem, nakrzyczałem trochę na panią Janinę, ale musi mi pani też zrozumieć, prawda? No tak, ale wiesz, tam ja nic nie uszkodziłam ani nic, wiesz o co chodzi. No wiem, to był zwykły żart, ale nie wiedziałem. Ja tam tylko podczepiałam te, ale to ja ci później pomogłam. No jak chcesz, by też widzowie wiedzieli, że ja tam ci nic nie popsułam.
No bo to nie, by tak, no tak radykalnie nie, nie. wszystko wyglądało i w ogóle... Nie, no to od razu mówię, że tam pani Janina nic nie zepsuła, to po prostu były takie kabelki no. podłączane. Ja tam przewody paliwowe podpinałam i trytytką no spięłam, tak. żeby paliwo nie wyciekało. No ale przez to nie docierało paliwo do silnika i się nie chciało odpalić, no Jarek myślał, że już kaputło. Na no co tak, prawda tak. Ruska, no przewróciłam, no ale to niecelowo, niecelowo. Pani Janina chce to może tu przyjść i poprzetrząsać to tym swoim. Nie, ja muszę tu na podwórzu jeszcze ten porządek zrobić. A co tam porządek trzeba robić? Co tam jest do porządku? Ja tu muszę porządek zrobić, Jarek ten. Ten tu. Ursus ta 30 tu naprawdę za... Nie wiem za ile ona pieniędzy była kupiona. A jak z tym chłopem? Będzie ta randka czy nie będzie? Ja się do niego nie odzywałam i do niego nie odbieram. A dzwoni? Dzwoni, cholera! A mogę panią a pani Nina może niech odbierze któregoś razu, może nagra odcinek z randki z chłopem. Chociaż żeby odcinek nagrać. No, widzowie serio myślę, że tego by. Zrobić. Ja myślę, że widzowie by tego chcieli. Widzowie, napiszcie w komentarzu, czy byście chcieli nie, odcinek nie. z randki z tym chłopem. Ja bym tu chętnie zobaczył. No, nie, ja nie wiem, ja nie jestem do tego pewna. Widzowie, zostawcie łapkę w górę, jak będzie 1000 łapek w górę pod tym odcinkiem, to pani Janina zrobi randkę. A to co ty, 1000 łapków to nie będzie randki, chłopie. No, ciekawy jestem, widzowie, postarajcie się. Ale ja nie wiem, ja bym bardzo nie chciała tej randki z nim robić. Dlaczego? Aj, bo to jest kurde taki, wiesz... Wiesz, no, on... w porządku gostek, by przygarnęła sobie... Pani Janina chłopa na gospodarstwie. O nie, ja tu żadnego Alfonso Alvareza to na gospodarstwie nie. Ale by co, pomógł tego? Nie, ja tam... Jak to nie. się mówi? Co nie. nieco by pomógł? Dobra, Jaruś, ja tu muszę poogarniać, na razie ja nie mam głowy do tego, ja tu muszę ciuki poukładać, tu tego tam, wiesz. Ta, pani Janina nigdy na nic czasu nie ma. Wiesz, jak to jest na gospodarstwie, Jarek. Krówka ładnie dane, siarka podgarnięte, posłane, o, jeszcze ciuki tu wrzucone, Jarek mnie tu ostatnio powrzucał, kurde. O, pójdło się chyba przycięło, bo wody nie ma. O, czekajcie! O, Jaruś przyjechał! O, już skończyłem tym padłem. Jakim Panie padłem? Ino. Co Panie padłem? Ino. Ja muszę lecieć, bo kolega do mnie dzwonił, że na mnie czeka, bo jedziemy do miasta na zakupy. A, to weźmie kup browarkę. Bo on ma jakieś zniżki w jakimś sklepie, ja też chcę coś kupić. Browara mnie kup! Coś potrzebuje pani Janina oprócz browara? Browara, dwa! A jakieś, nie wiem, mleko czy coś? Ja mam od krowek mleko. Browara! A wodę, wodę czy coś? A, no, jakieś wodę jedzenie? Też możesz, no dobra. Kiełbasę, jakąś szynkę czy coś kupić? Kiełbasę to jakieś... ja z krówek robię. Dobra, to ja jadę, narka. Dobra, to trzym się, Rusiu. Dobra, to ja zaparkuję te padło, tak jak to Jarek gada. Dam go tutaj, kurde, za stodółkę. Bo po czemu, żeby było ładnie poustawiane. No i trzeba będzie, kurde, może jakoś to przetrząśnięte, może byśmy od razu zestaw szczepili. Może ci wieczorem, czy może jutro się pojadzie, kurde, zgrabi. Się przetestuje ten sprzęcior Jarusia kupiony od niego. O, cyk. Dobra. I może byśmy, kurde, zgrabiać, to najmniej się cipekiem pojadzie. Na te padło tą 30 damy na podwórze. Kurde, powiem wam, szczerze mówiąc, to ja też lekko zawiedziona jestem tym, jak ta 30 działa, no bo na tej mocy to jej brakuje czasami. Ja wiem, że Jarek ją obraża i w ogóle no czasem mi się przykro robi, jak on na moją 30 mówi padło. No ale powiem wam, no ona działa jakby chciała, nie mogła, jakby się ledwo miała zesrać. No taka prawda. No nie wiem, szkoda trochę jej. Będę musiała się zastanowić, może z jakim mechanikiem pogadać, żeby mnie jako turbinę tam spawał, żeby to chodziło lepiej, bo tak jak Ursus teraz, zobaczcie, on nie pyta. On odpala i jedzie i on się tutaj, wiecie, nie zastanawia. Dobrze by było, żeby mi też tak chodziła ta 30, nie, może nie wiem, z Ursusa jakoś silnik wyspawać, tam spawać, nie wiem, a do Ursusa dać z jakiego zetora, bo coś, nie wiem, będę musiała pomyśleć. Doradźcie mi, może ktoś z was zna jakiegoś kurde mechanika, tuningera, potingera, tego typu. Dobra, czekajcie, zaparkujemy sobie to tu, żeby tak nie przeszkadzało, wiecie.
Na tym moim gospodarstwie to też jest tak, że tego miejsca trochę brakuje. Tu jak ten po mleko chce chłop wjechać czy coś, to problem jest, tusi. Nie ma jak cofać. Dostawa jakaś jak przyjeżdża na wozu albo coś, to też nie ma jak, kurde, ciężko się tu ogarnąć z tym. O, a co to za buziak tu zajechał, kurde, może kurier jaki? Dobry! Dobry, co tam? Mata tu złama? Co mata? Złama mata? Złomi! Złom mata? Mata! To ja wjeżdżam! Nie wjeżdżam, ja nie sprzedaję złomu. Weźmiemy jeszcze tego, Poloneska ze przyparkuje. Ało, no on jedzie naprawdę. O, masz cholera! Cholero ty! Żeś mnie Poloneza uszkodził! Ale musisz to! To czego ty wtedy jego? Zaraz ci wylutuję w ten łeb twój. Cholera bita twoja mać. Czego tu wjeżdża? Co, czego? Co ty? Dobra, ty nie ma to złoma. Złoma? To czekaj tutaj. No. Może te worki weź. Złama się pita mnie worki. W workach jest złom. Śmieci można wziąć? No ty chory jesteś, to cię tu śmieci sypie, no człowieku. No tego kurwa. Co tego? Ty! To, że mój sąsiad na jego mówi padło, to nie znaczy, że ja go na złama oddam zara. Dobra, to cię kurwa. A ty brony? Ty co? Brony to są świeżo kupione. Dobra, mogę je wziąć? Nie. A to drabiny? Drabiny można wziąć, 200 zł. A to nie, to ja mówię za darmo coś. A to nie, ja sprzedaję tylko za pieniądze. A co, to każdy to gada, a koszty tego wywiezienia, to co? No to se odnieś, kurde. Dobra, tylko kurde. Ale padło. Tego kurczuca masz, żebym to wziął? Padło ten twój cholera. Tak, padło do dupki. Rejestracja fajna. No bo ja zawsze tak mówię, że złom to żyć, jak to mówię, nie? Złom to żyć, jak to mówię, nie? Jest człowieku, mnie nie denerwuj! Dobra! Dobra, czego tutaj tego bułka, co to nie poczęli? Nie wezmę tego bułka, co? Nie, bo to nowy nabitek jest. A te padło tutaj? Padło to coś ty jest, cholera! Ty coś może? Nie, to jest nowy nabitek, ja kupiła coś, a to coś czerwowa. Rower możesz sprzedać, no? Ile? 500 zł. Dzięki, jak to. Kurde, to będzie tu matę, kurde. A o, to bym wziął. O, to niepotrzebne, te blachy. No niepotrzebne, ale blachy to drogie. Dobra, to podjeżdżam bosem. To podjeżdżam bosem, ja to biorę. Dobra, to podjeżdżaj, tylko tu duża waga to będzie kosztować. Dawaj. To co on myśli, widzowie, czy on sobie mnie pajaca robi? Ja się będę zniżała do jego poziomu i też będę tak gadała głupcia jak ono, taką o. I ja mu zaoferuję, nie, powiem mu niech ładuje, niech on się załaduje, niech się namęci. Dobra, no, jeden. Dobra, to ładuj, pan, ładuj. Tylko jeszcze ten. Kwestia pieniężna, to nie? Za darmo będzie? No to paleta tego złomu 5000. Ile? 5000, bo to waży tonę. To jest tona. To jest tona stali. Będziecie? 5000. Powiedzcie? 5000. Ja to za darmochy mogę wziąć. Za darmochy to ja ci mogę zobaczyć, patrz. O! Tak ci mogę. Wiesz o co chodzi. Ty psa ta mama, ty kurwa ty. Co ty myślisz tu? Zaraz zobaczysz co ty ci zrobi ty. Zaraz zobaczysz, to jest tama. Kurwa zobacz teraz. No. Chodź, ja tu mamy. A to mogę wziąć tu? Można, pewnie. Ile? 10 tysięcy. Dobra, mam pomysł. To wezmę, o tego. A ten samochód tutaj zabranie jest? My go potniem, go wezmę. No samochód mogę sprzedać. Nie, czekaj, za darmo. Mogę wziąć? Zrób stówę tam za niego, stówę tysiaka, tam. Tysiaka i go oddaję. Stówę? Tysiak. Ja pierdzielę. No weź, bo mnie te ja świeci. Ja wszystko pieniądze. Te śmiecie mnie niepotrzebne, to weź ode mnie! Ale zobaczy pani, co to będzie trzeba! Co? Zobaczy to tam! Pani, co to będzie trzeba wziąć? Co? Idzie pani przejrzeć gospodarstwo, co może wziąć, dobra? No dobra, pani to... Zobaczy, dobra? Dobra, czekaj, to... Kurde, widzowie, ale tak szczerze? No tak jak taczka, to nie, ale rower ja go nie usiwam, bym mogła mu oddać. No,
śmieci to wziąć nie będzie chciał. Ale o, na przykład ten kontener bym mu mogła oddać. Za darmo nawet ten kontener, ale pod warunkiem, żeby go wziął z tym gruzem. I ten gruz się gdzieś tam wywali do lasu, a kontener niech se weźmie. Tutaj jeszcze o, tą taczkę bym mogła oddać, bo w sumie jeszcze mam na gnojowniku jedną. No i ten samochód też bym mogła sprzedać, nie? Kurde, no może jakby się zastanowił, czekajcie, pogadam z nim, pójdę do jego. A zobaczycie tu w siopce, jeśli czego nie mam. Ale to kurnik to. Właśnie, kury będę musiała jechać na bazar kupić, kurcie. Dobra, to co? Coś mam do oddania, czy nic? Bo nic nie jadę. Mam tutaj, zobacz pan. No, ale to ja to za darmo mogę wziąć? Za darmo? Znaczy tak, ten kontener bym mogła dać za darmo, ale pod warunkiem, czego pan weźmie z tym gruzem. Dobra, nie, to ten gruz tu wysypię i wezmę kontener, dobra? Nie! Gruz pan bierzesz i pan se wysyp do lasu jakiego, czy co? I nie mam tego sprzętu, żeby to wziąć. Jak to nie? Ja mogę to wysypać tutaj i tego, pod ten kontener na trzeci wezmę. Nie! To trzeba cały. Dobra, to jednak jaki chcę. Do widzenia. Na samochód? Ja tylko chyba nie chcę. Go. Czemu? Ja tu zamknąłem te i ja nie chcę jednak. No dobra, no. To dobra. Do widzenia. Do widzenia. Ja mam coś złe... O kurde. O żeś ty Ej, gościu! O cholera, ukradł mi, goniem go, czekaj, biorę poloneza. Skurwysyn, ukradł mi brony. Już chciałam gadać, że mam coś złe przeczucia, kurde. Bo to było podejrzane, że on zamknął te wrota wszystkie, jak mnie nie było. Pojechał tam, dobra, goniem go. Mój polonez to szybka fura, to takiego złomiarza, to kurde, zara go tam do rowu pituje i tyle. Cholera jasna. Brony ukradł łachmędziarz jeden. Gościu, to trąbię na niego. Ja mam tu fajny trąbac taki. O, słyszycie to? Dobra, walimy go chyba do rowu, trudno. Poloneza najwyżej połamie. Na zakręcie go. O kurde, ściął zakręt. To nie jest takie proste. On zapierdziela. Ja piernicie, no jeszcze tego brakowało. Zaraz bym miała Glocka przy sobie, to zaraz bym ogień otworzyła. Dobra, walę go. Zjeżdżaj, łachudrańcu. O, kurde. Dobra, Kasie. Gościo! Wysiadaj! Co ty zrobiła, mamo? Wysiadaj! Łachmęciarzu! Co ty zrobiła? Co ty sobie myślisz? Co ty sobie myślisz, człowieku? No, odjadę tym! Już na podwórze mi brony oddawaj! Raz! Dobra, spokojnie, już jadę, dobra! Od razu mówię, że będzie po tobie, jak coś tutaj będziesz kombinował. Na podwórze! Cholera jasna! Oby on tylko nic tu nie świrował, niech mnie jedzie na podwórze. Ja się z nim tam rozprawię. Cholera jasna. Co on myślał, że on na łachudrę trafił? Co se może będzie kraty, jak będzie chciał? O nie. To nie z Janinko Bozią. Hamuj, cholero. Hamuj, kurdziadu. Hamuj. O, jeszcze od stodola, za stodola będzie mi to wiesiał. Ale powiedz tam je. Jak on te brony tam sam zapakował na tą pakę? Jak on to wtara... O, będzie cofał. Dobra, gasimy. Już to rozładowuj, raz! Dobra, spokojnie. Raz powiedziałam. Ja nie chcę problemów, jak coś. Raz! Ja nie chcę tego problemu, dobra? Wyciągaj to. Ale nie zadzwonisz po policję? Nie zadzwonię, ja jestem lepsza jak policja. Pokazać ci coś? Pokazać ci coś, się pytam! Zobacz! Wiesz co ja robię z policją? Jak się tak zachowują jak ty? Zobacz! Zobacz sobie, proszę! O kurwa! Masz jeszcze jakieś pytania? Masz jeszcze jakieś pytania, łachudrańcu? Powiedz szczerze! Powiedz! O, żeś ty cholera jasna! Masz jakieś pytania? Powiedz! Do widzenia! Powiedz, czy masz pytania! Do widzenia! No, i wyjaśniony, cholera! Wyjaśniony! Radiowozik zobaczył, to obsrał zbrojkę. A z radiowozem to jeszcze interes trzeba wyszykować. Ale to spokojna wasza rozczochrana. Janina już o tym myśli. Na, obserwujcie!